Pytanie ze spunktu. Co myśmy zdążyli zrobić ostatnio? Mapa mi sugeruje, że zdążyliśmy zrobić... Belura to się nazywało? Belura Tower Set... Tower Settlement. Tak, to by się zgadzało. To oznacza, że możemy dzisiaj pobić tego wielkiego skurwysyna, prawda? Absolutny brak poszlak. Ile podejść mi zajmie, zanim go pobiję? Au. Goddammit. Czy ja mogę robić bez torrenta? To mnie zostało. O Boże. Na pewno i w ten sposób. Au. Sięgam. Kiedyś się uda. To jest tyle, cześć jak tyle, cześć Piotku. Witam. A kurwa, widziałem. Mam tutaj manę, żeby to przeżyć, prawda? A nie, przeżyję. Nice. Znaczy nie nice, ale... Aha. Tak, ode. Mogę sobie z nim nie poradzić, jak tak... widzę, jak to idzie, póki co. Ale zobaczymy. A może? Czy ja go mogę na tyle szybko zagadować? A. Ależ to ma paskudny hitbox! Żegnajcie, przyjaciele! Okej, okay, nieważne, ja żyję. This is fine. This is not fine. This is fine. Ach. Jeszcze chyba raz muszę, jeżeli dobrze kojarzę. Czy to będzie znowu gap? Tak. Tym razem się kurwa nie dam. Ale na to się dam. A nieważne, to mnie nie trafiło po prostu. A. Nie mam tego unikać. Jap. Bo ten ogień trochę długo zostaje. Wydaje mi się, że ten ogień się na nic został mniej. Au. Na to ręcie unika. Au. Nie mogę być pewny, ale chyba go nie pokonam. Hello. O Boże. Ja mam nie te flaszki, co myślałem, że mam. Hej. Na to wychodzi. No dobrze. Chyba jestem martwy. Unless... nieważne. Dał radę. Ach, jeden stagger. Ja nie trzeba go trzeba zestagerować, żeby ten... żeby on padł na ziemię. O. Kurwa, wiedziałem. Jestem martwy. Ale... jedyny pozytyw jest taki, że nie miałem za bardzo czego stracić. Przy okazji, tak żeby nie było mięsni, mam i zrobiłem sobie lekkie farmienie rzeczy. W wyniku czego mam teraz trochę więcej zaklęć. I mam wrażenie, że tutaj bardziej by mi się przydał Flame Break plus 2, żeby więcej przeżywać po prostu. Bo moim problemem tutaj nie jest to, ile obrażeń zadaję, zwłaszcza, że i tak biję głównie mieczem lansu i zabawę, na którego tamten talizm, który miałem, efektywnie nic nie robił. A, dobra. Zostaw mnie. Au. Zamierzasz bijać na soty Civica? A w sumie... teraz jak o tym myślę, to jego teraz chyba nie ma w niedzielę, right? To mogę o tym pomyśleć. A może to znowu ten gap paskudny. Chyba, to jest fajne. Ale to mogę o tym pomyśleć. Zwłaszcza, że DLC-ka do LDN-ka jest dużo, a mam ostatnio silną ochotę w niego grać. Więc jak najbardziej jest to opcja do rozważenia. Jeszcze jutro zobaczymy, co jak. Au. O, chyba zestagerowane. A
To będzie gravissimo, odejdę. A nie, to nie będzie grab. To będzie wbicie łapska z ogniem. Talent. Ach. Czy to są aż takie strasznie puste? Nie powiedziałbym. Jak dla mnie w tych lokacjach jest sobie dość dużo obożnie amane. To niekoniecznie jest tak, że dosłownie pojedziemy na każdym kroku. Coś można znaleźć, a tak powiem. Oje, no. Nie założyłem tego z giastą. Pa! Zdążę? Powinienem. Zresztą samych takich dużych bossów jest, jak na standardy DLC-kowe, jest naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę, że często gęsto w DLC-kach bywało po jakichś dwóch bossów na krzyż. Pozdrawiam, Ariandel. Więc to, że tutaj mamy w sumie z 50 bossów, to jest dużo, naprawdę bardzo dużo, moim zdaniem. Halo? Czy ja właśnie zostanę zmianowany? A nie, on tu jest, nieważne. Już myślałem, że zostałem brutalnie zmianowany, tak jak przez Tower Knighta. I byłbym bardzo niepocieszony. Zdążę? Powinienem. Wejdę sobie zawczasu flachę i drugą flachę. Ach. Hop. Drugi stagger. Jeszcze jeden. Zbicie łapska i to chyba będzie trzeci stagger, jeżeli dobrze myślę. Jeszcze nie. Okej, spokojnie. Nie śpieszmy się. O Boże. Przestań mnie celować. Daj się zestagerować. To wciąż nie jest stagger. Au. O, dobra. Mamy go. Trochę to zajmuje. Czy jest warto, czy nie, to kwestia dyskusyjna. Dostajemy z niego Deflecting Health Tier, którego sam osobiście nie próbowałem jeszcze. Jak działa, ale z tego co słyszałem, to sprawia, że gra zaczyna przypominać Sekiro. Pod tym względem, że nasze bloki, jeżeli dobrze je wytajmujemy, to blokujemy praktycznie pełne obrażenia plus za znacznie mniej staminy. I to niezależnie od tego, czym blokujemy. Dlatego mówię, ludzie z tego co kojarzę, porównywali to bardzo mocno do Sekiro. Jako osoba, która lubi parować, teoretycznie powinien być się zainteresowany, ale jednocześnie nie jestem przekonany. Zwłaszcza, że to mimo wszystko kwestia zużycia tira. A Backhand Blade? Backhand Blade to nowy typ broni, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzie on będzie? Tutaj, yep. Przypomina trochę te, trochę jakieś Curved Swordy, tylko że nie ma blida wbudowanego. Na razie raczej pozostanę przy mieczu balansu i zabawy, dopóki nie znajdę czegoś. Ten biec jest bardziej magiczny, więc dopóki nie znajdę czegoś bardziej magicznego, to raczej przy tym mieczu pozostaniemy. Cześć Maciej, witam, witam. Portret. Święta wieża, obraz. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mapa mi sugeruje, że Sony teraz chyba będzie pojechać albo na tę stronę, albo spróbować zobaczyć. Ja biję smoka w jeziorze, prawda? Czy ja nie biję smoka w jeziorze? Mogę podjechać zobaczyć. Wydaje mi się, że go biłem, ale upewnić się nie zaszkodzi. Jak nie biję, to będzie smog do pobicia. Jak biję, to możemy iść gdzie indziej.
Jak tam w ogóle mam dzień, tydzień, jak zwał, tak zwał? Mi się właśnie powoli kończy urlop, na którym kompletnie nie czuję, że miałem urlopu. Nie polecam. Znaczy, na pewno był urlop o tyle, że nie musiałem się kompletnie pracą przejmować, ale takiego pełnego wypoczynku, jakbym chciał, to było mniej, niż bym chciał, niestety. Ja sobie spałem teraz. Ja mam wrażenie, że odrobinę będę potrzebował sobie dospać przez to, jak ta pogoda mnie dręczy. Bo pogodę mam absolutnie paskudną. Byliśmy z rodzicami na obiedzie na Starówce. Widzieliśmy, że ciemne chmury się zbierają. Jak wsiedliśmy w tramwaj, to po prostu w pewnym momencie tak runęło, że widoczność zmalała do jakichś 5 metrów. I współczuję każdej osobie, która musiała wyjść z tramwaju wtedy. My na szczęście jechaliśmy kawałek dalej, więc nas najgorszą lewą ominęła, ale to wciąż nie fajne. Wrócimy, kupienie sobie pizzy na obiad. O Jezu, sam bym sobie pizzkę zjadł, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie mogę sobie pozwolić na aż tyle pizzek na obiad, bo waga by się z tym nie zgodziła. Ustawiłem psa na dworze, zapomniałem leczenie, co musiałem się streszczać, zrozumiałe. Mam nadzieję, że pies jakoś też nie przemoknął za bardzo. Bo pół godziny deszczu i znowu napierdala. No właśnie, u mnie też mam wrażenie, że z takimi falami trochę przechodzi, że lało straszliwie, jak grzmiało, potem przestało, na chwilę się rozpogodziło, teraz znowu lało. Nie dziwię się, jeżeli znowu ten... Jeżeli znowu lunie za jakiś czas. Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek ja już dzisiaj kompletnie nigdzie nie wychodzę. Kategorycznie nigdzie dzisiaj nie wychodzę. Co my tu mamy? Zobaczmy. Bellu Red Jailo. Was nie kojarzę, żeby ten, żeby był tu wcześniej. Widziałem też, że się błyska za oknem, więc będzie świetnie. Jestem absolutnym hejterem każdej burzowej pogody. Ale u mnie to kwestia, że po prostu moja głowa nie lubi się z burzami bardziej niż cokolwiek innego. Hej, hej, kup se klej. Czuję się, jakbym cofnął się jakieś 20 lat do tyłu. Chciałbym się tak cofnąć 20 lat do tyłu. To były piękniejsze i spokojniejsze czasy. Wow! Dobrze, tak się nie chce przeciwników, którzy praktycznie nic nie robią. Ale słyszę, że łomoczę za oknem. Mam nadzieję, że się ogarnia. Tutaj nie zejdziemy. Niestety nie jesteśmy snajki, nie możemy wchodzić w klatki wentylacyjne przy każdej możliwej okazji. Zastanawiałem się, czy nie będzie potrzeby zlikwidowania ich dystansu, ale... Jest. Ale nie wyglądało to na tyle pilnie. Ahead. Dobrze, bo się niestety do tej jaskini nie przedostanę. Niestety, albo na szczęście, co kto woli. Czy możesz się przestać jęczeć i stękać przy każdej możliwej okazji? Dziękuję. Right ahead. No właśnie, nie wydaje mi się. Tutaj za to kłamca, który udało, że go tu nie ma. Pomyślałby ktoś, że mógłby być dobrym człowiekiem i ich nie zabijać, ale dusze same się nie zarobią. Zatem pewnie jakby ich zostawił, to oni by stwierdzili, że zajdą mnie od tyłu i zaczną mnie bić, więc wolę prędzej nie działać w tej sytuacji. Zniszczona runa.
Bolusy od lotu. Mogą się przydać, jeżeli coś w tej temerze. Tylko nie słoik. To jest prawdziwy człowiek przebywający na Falcianie. Tylko nie słoik. On doskonale wie, na czym polega słoik. I nie chce nigdy więcej ani widzieć słoika, ani o nim słyszeć. A propos słojów. Mam nadzieję, że robicie rzeczy, które wyglądają nie tak fajnie, jakbyście chcieli, żeby wyglądały. A gdy swój pękł, pozwolę sobie nie kończyć tej myśli. Dla własnego mentalnego zdrowia. Jestem niemalże pewien, że widziałem jakieś newsy odnośnie osoby związanej ze swojami, że chyba odeszła z tego świata. Stąd przyszedłem? Tak, ja stąd przyszedłem. Czyli co, muszę zeskoczyć po swoje? Chyba muszę zeskoczyć. Co mi pytanie, zeskoczyć czy zejść? Chyba najpierw się to schodziło po prostu. Żegnaj legendo. O7 tak zwane. Na szczęście można tutaj wbiegać, nie trzeba odskakiwać. Jeszcze, o Boże, nie starcie mnie tak bez. Tutaj chyba zaskoczę. Tutaj mogę zejść. Tutaj też mogę zejść. A to już chodzą swoje na dole. Doskonale. A, o segment platformowy, który mi wyszedł. Jak na Elden Ringa jest to. No, właściwie to. Nie starcie mnie tak. Po co komu grać w te kwadraty, tylko można grać w Elden Ringa? Czy to przyjaciel? Niestety Aleksander nie jest tutaj z nami. To też nie jest przyjaciel. To jest dosłownie coś, o czym mogę powiedzieć. Zabijasz się to i spalcie to ogniem. Jakby ktoś się zastanawiał kiedyś, co jest w słojach, to już wiecie to. O Jezu. Czym są te obrażenia? To już wiecie, co jest w słojach. Możemy dostać ich mięcho. To jest kategoria rzeczy, których nie chciałem dostać. To na pewno. Blasting Cult zbiela. Nie ma tu blastingów, na szczęście. Tutaj jest jeden, ale. A, tu można zejść po prostu, okej. Okay. Zastanawiałem się, czy to nie będzie droga na scenę. Spróbuję się zlokować. O, mój Boże. Czy jest ich tu więcej? No dobrze. Hello. Boże, one nie padają na hita. I z tych dwóch słojów też wyjdą. No dobrze. Czy ja tak mogę? Tak, mogę. Nie powiem. Odrobinę obrzydliwe. I zgadzam się z tą częścią, że I want to go home. Kolejna jaskinia bez przejścia. Kolejny spadek. Na szczęście nie aż taki wysoki. Potrzebuję many. Nie wiadomo, jak wygląda wnętrze swoje. Mam wrażenie, że to jedna z tych rzeczy, co do której mógłbym się obejść bez takowej wiedzy. I mówię to w 100% serio i poważnie. Oh shit, here we go again. Ach, bug. Kojarzę, że jest jeden dungeon, w którym jeżeli stanie się na odpowiednim na odpowiedniej kratce, to wychodzi się z wizją poza mapę.
sensie, że zostaje się w lokacji, ale wizja tego, co widzimy, wychodzi poza mapę. I przy okazji dostajemy też prompt, że wchodzimy do tej lokacji w nieskończoność. Strasznie dziwnie to wygląda. Ciekawe, czy przy okazji ostatniego patcha to naprawiali, czy jeszcze nie? Spodziewałbym się, że jeszcze nie. Zwłaszcza, że to jest jednak wyrobia względem tego, czym to by mogło być. Strasznie duża ta lokacja. Czy możesz nie typu zobacz przede mną? Dziękuję. People's gang. Go away. Ach. Czasem myślałem, że to ten cały, to całe wieko jest przedmiotem do podniesienia, ale nie tym razem. A nie, ta flaszka, Jezu. Mamy tu trzech, czterech. O Boże. O Boże. Ejo. Gdyby tak olać ich wszystkich i uciec w Bieszczady. Trochę ich za dużo było w jednym miejscu, ale to już w upgrade jest. I Stake of Malika, więc dlaczego nie będziemy musieli tego dungeonu przychodzić od nowa. Wow, skąd ty się tu wziąłeś, kolego? Mi? Czym ty jesteś, przyjacielu? Dosłownie szczurek. Wesoły. Okej, dostaję. Zastanawiałem się, czy on mnie jakoś dziwnie skontrował przy tym ostatnim ataku. A przynajmniej pojadę. Czy on mnie dosłownie paruje jak w Sekiro? Czy mi się wydaje? O Jezu. Czym są te obrażenia? Ach. O, nie wiesz, bo to dobrze. Czym? Co to za? Rozbajtowy waterfall! Demi-human trochę, tak, zgadzam się. Jeszcze raz? A? Jeszcze raz? A? Nie zdążę, co? Nope. Aj, zły timing. Interrupt Elden Ring to bring you Sekiro. Trochę tak. Na szczęście jak już mówiłem, mam stake'a, więc daleko się nie cofniemy. Miecz balansuje zbawy to nie jest tak efektywny jakbym chciał, to na pewno. Bo mam wrażenie, że przeciwnik jest odrobinę zbyt mobilny na to. A głupie pytanie. Potrzebuję jedną, bo trochę ich zostawiłem jednak. No dobrze. Au. Ach. Jak to było? Przypomnijmy sobie, że jesteśmy magami? Pojadę. Daj mi się wyleczyć, co? Au. Dobra. Au. Ha! Za bardzo panicznie roluję. Muszę zacząć normalnie rolować. Bo tak mam wrażenie, że próbuję rolować tak jakbym... zmniejszenie czas questu... na pewno mogę wymienić Flame Drake'a, biorąc pod uwagę spell deck, który mi się bardziej przyda. Czy ja chcę... bo to będzie Radago na ikon. Mogę spróbować. Stomach jeden minut z brzuch żołądek. Wydaje mi się, że obydwoma.
Ach. O, nice. Mania, bo to jednak trochę zużywa. Aż on ma dziwny zasięg na tym. Eba, muszę odejść. Muszę też nie panikować, co mi nie wychodzi. Jeszcze to zawsze dziwnie do mnie brzmi. Kwestia przyzwyczajenia. Czy ja nie podniosłem dom, czy mi się wydaje? Oh well. Out of character. Dobre pytanie. Zależnie od kontekstu, jak zwiększa się rzeczy. Ale się dziwnie skacze, Jesus. Zastanawiam się, czy nie przerzucić na ten, na miecz z powrotem. Zwłaszcza, że miecz go wybijał odrobinę z ataków. Spróbuję jeszcze raz ten czarodziejsko. A potem zobaczymy. I przede wszystkim nie będę rzucał od razu. No okej, będę rzucał, bo on nic nie robi na początku. Bach. Blacha. Chyba odejdźmy. No to będzie daleko. Czym to było? Ja. Aha. Jeszcze jak brzmi słowo brzuch, a po angielsku belly. Bella ciao, bella ciao. Pozwolę sobie łyknąć dużo. To był ciekawy grab. Au, nie widzę go. Bo konar go biłem. Daj mi trochę flachę wypchnąć. O Jezu. Nie, zabiję go. A, zbliżyłem. Dziwne, bo wcześniej tylko go segadował. I dlatego myślałem, że będę mógł go wystagerować na tyle, żeby go dobić. A ewidentnie nie mogłem. No dobra. Zróbmy to jeszcze raz, zróbmy to dobrze. Miało być dobrze, a nie chujowo. Jesus. To jest zaskakujące trudny boss jak na mini dungeon. Bo idealnie łapie w te timingi, kiedy gracz myśli, że będzie rolował. O jest, ale ja mało z tego zdaję. Paskudztwo. Le. I nie wszystkich ataków z tego co widzę mogę go wybić ze stagera. No dobra. To było interesujące. Dobra, to weszło przynajmniej. I stager nie szedł? Dziwne.
Że stagę po laserze? Chyba od tego trzeba odolować, to na pewno. To pewnie. Ja. To tak nie działa. Czemu masz taki zasięg duży? Przyjacielu. Nie ta facha. Au, au, au. Daj mi odejść. Potrzebuję poid. Więcej poid. Ach. Miało być nope, ale trochę nie wyszło. Dobra, kurwa, da coś tego. Powiedziałem coś. Dosyć tego dobrego. Jos. Łatwo. Jak najbardziej to ani trochę, ale... Powiem tak, było zaskakująco trudne jak na to, gdzie się znajdował przeciwnika, tak powiem. Bo spodziewałem się, że jeżeli to jest taki po prostu poboczny dungeon, to nie będzie źle. A ewidentnie było gorzej niż źle. Czy to był Grace? Bo chciałem od razu usiąść. Czy on był gdzieś dalej dopiero? Co dostałem? Dostałem Spirita Szefcy do przywoływania go. Kojarzę, ludzie się śmieją, że to jest mały Yoda. I tak jest pieszczotliwie nazwane. Potrzebuję 200 tysięcy. Run zdecydowanie na 200 tysięcy, więc o teraz. No dobrze. Ktoś do mnie dzwoni. Uno momento. Halo. Już idę sprawdzić. Już idę sprawdzić. Krzesło, mój ulubiony Simet. Nie chwaliłem się chyba na tym na serwerze, ale mam nowy fotel. Tak zwany gamerski fotel. Razera Model Enki jest, jeżeli dobrze pamiętam. Trochę muszę się tego przyzwyczajać, bo jest na pewno inny niż ten, na którym do tej pory siedziałem, ale zdaje się całkiem wygodny. Jak na pierwszy dzień, dwa użytkowania. I na pewno będzie lepszy niż poprzedni, biorąc pod uwagę, że mój przedni był już trochę mocno w zużytym stanie. Liar ahead. Sięgam, gdzie nie pójdziecie, to jest liar ahead. A was to nie za dużo trochę? Czy miałem laskę? Nie chciałem laski. Au. Czy mogę? Ewidentnie nie mogę o nim jak najbardziej. Od razu lepiej. Ile miałeś poprzedni? Zdecydowanie za długo. Nie powiem, że odkąd tu mieszkam, ale ładny jest jakieś 6-7 lat przynajmniej. Masz mieć to zwyczajną poduszkę na głowę? Tak. Ona nie tyle jest doczepiona, co ona jest na taki zaczepkę się z tyłu. Obwiązuje te chyby. Mieszka, że sprzedałem swój fotelik. Ja chyba najbardziej żałuję, że jak u nas w robocie rozdawali któregoś razu fotele z racji jakiegoś tam jakiejś tam organizacji, nie pamiętam czy
Dochodziło tam dodatkowy pokój do pracy czy co, ale dodawali fotele i bardzo żałuję, że wtedy... O Boże. No dobrze, rozumiem. Nie zdążę. Nieważne, zdążyłem. I że wtedy rozdawali nam fotele i że ja nie skorzystałem z okazji wtedy, to jesteś się to bardzo żałuję. Mógłbym mieć teraz fotel praktycznie za darmo. Ach. Tutaj zdaje się, że można zejść. Tylko od drugiej strony bardziej. Taki fotel z pracy, no right. Zwłaszcza, że te fotele z pracy, one są takie bardzo ergonomiczne. Może nie są jakieś super wygodne, takie, że full wypas i w ogóle, tak? Ale one są bardzo takie ergonomiczne, bo to że można je dostosować pod każdym kątem. Kąt nachylenia, jak głęboki jest foto i tak dalej. Więc pod tym względem naprawdę żałuję, że nie skorzystałem. Czy ja tu skoczę? Tak. No bo i nie. Powiedziałem, że skoczę! Dziękuję. Czy ja tu byłem? Chyba nie byłem. Chyba jestem tu pierwszy raz. Albo i nie jestem pierwszy raz. Mam wrażenie, że tu byłem, ale jednocześnie mam wrażenie, że tu nie byłem. Kwestia tego, że przychodzę do DLC-ka drugi raz, na pewno. Zajrzę się, czy tutaj coś jeszcze zostawiłem, jeżeli tu byłem wcześniej oczywiście. Ja to się rzeczy, więc nie powinno mnie tu być wcześniej. Human Bone Shard. Co było DS2? To miałbym upgrade DS2. Tutaj na pewno nie wpadnę bezpiecznie i nie mam zamiaru próbować. To będzie kiedyś materiał do upgrade'ów, prawda? Au. No ale to będzie moja śmierć, jeżeli się nie wyleluję z tego porządnie. River Spirit też. Nie będę kłamał, tam gdzie to możliwe staram się nie korzystać z Samonu, więc te Reverse Speed aż są mi dużo mniej przydatne niż Skadut i Fragmenty. Znaczy, nie będę kłamał, jeżeli coś mi będzie bardzo turbo mocno nie szło, to nie będę się powstrzymywał. Nie jestem masochistą, żeby siedzieć w jakimś miejscu 20 godzin tylko dlatego, że powiedziałem sobie, że zrobi to solo. Prawda? 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 Fairytale. To the vibes śpiesenkowe jagodowe. Ja powiem szczerze, jakoś nie przypadam za jagodowymi rzeczami. Więc pewnie dla mnie też by były takie... Dobra, czy tu coś jeszcze jest dla mnie? Wydaje mi się, że tutaj to będzie wszystko w tej części. Bo spróbuję się jeszcze po mapie przejrzeć. Tutaj dopiero co jechaliśmy i wpadłem na Jaila. Tutaj był smok wcześniej. Mogę tutaj zerknąć, czegoś nie ma. Tam gdzie jest jedynka, ale tam chyba też za bardzo nic nie było. Wygląda jakby coś tam mogło być, ale jednocześnie... No właśnie mogło. O, te lody miętowo-czekoladowe. Ja to bym sobie zjadł jakieś takie lody w kubeczku. Obojętnie jak ja z dodatkiem karmelu. O Jezu, ale by to było dobre. Zwłaszcza w taką pogodę. Jak ładnie podchodzą miętowe rzeczy. Ja nie powiem, że mi nie podchodzą jakoś kompletnie miętowe rzeczy, ale nie jestem też jakimś wielkim fanem. Miętowych rzeczy. Mając do wyboru zaczek, wybiera coś innego. Okej, czyli tutaj też byłem i tu nic nie ma. Czyli chyba pozostaje mi mostem przejechać, tak na logikę. Chyba. Chyba, że tu się jeszcze jakoś dało wejść. Ale nie wygląda, żeby się dało jakoś w stanie wejść. Jest tutaj na górze przejście. Gdzie ono jest? Bo ono jest w tej chwili na południowy zachód. I to jest ten most.
I to jest przejście do Belurat. Mogę jeszcze zerknąć w sumie. Z takimi potworkami zakładane inne palec. Coś mi świta, ale jednocześnie nie przypomnę sobie, co to było. Zerknę jeszcze, czy tutaj się nie dało jakoś się w dwie strony pojechać. Czy tu było tylko do tego, do Belurat. Wygląda jakby było tylko do, ale może da się jakoś się w bok odjechać. Tu nic nie widzę. Tu już będzie przejazd do Belurat. Znaki zapytania. Chyba, że tędy. Tu coś jest. O, nie, 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 nie. O, to już nie. Nie rób, nie mam tej rzeczy. Nie rób, nie mam tej rzeczy. Ty chcesz tylko zgadnąć ten item. To był mi 53 i nie było kompletnie warto, ale go zgadnąłeś. To najważniejsze. Przejazd trochę jak ten do tej, do Liurni przy Stonevale w naszym normalnym świecie. Tu nic nie będzie. Na terencie nie lubię walczyć, więc staram się ich omijać na razie. I tu jest Grace. Z Grace'a chętnie skorzystam. Czarną malutką krew na palcu pod naskórkiem. A mi to nie brzmi jak coś strasznie poważnego. Mogę być lekko wulgarny. Śmiało, co ja? To ja się będę. Hello. Dużo słyszałem o broniach badeskich przeciwników, tych większych, że jest podobno jedną z silniejszych z całego DLC-ka, ale nie miałem jednocześnie sam okazji jej sprawdzić. Tam zaczynaliśmy, więc tam nie chcę być na razie. Jakiego chuja? Zgaduję, że dla tych, którzy znajdą nowe broni i chcą sobie ulepszyć się materiałami czysto z DLC-ka, żeby nie musieć kupować w tym. Nie musieć kupować Roundtable. Aczkolwiek to też jest coś, co mi się rzuciło w oczy i że nie byłem tego jakimś wielkim zwolennikiem. Że rzeczywiście po co te sniffingi trójki. Zwłaszcza, że jednak wydaje mi się, że jest założenie, że gracz będzie tutaj po przejściu gry, więc jak będzie miał już Belberingi. Źle, że to co dla Oksajdy jest tak wulgarne, dla mnie jest absolutnie zwyczajne, dla mnie też, powiem szczerze. Jakby wiem, że są ludzie, którzy są wyczuleni na przekleństwa, ja zdecydowanie nie jestem jedną z takich osób. Więc jeżeli ktoś mi rzuca chujami, kurwami, etc., to nie stanowi to dla mnie problemu. Tak długo jak nie jest to dosłownie cała wypowiedź. Czyli to są te psy, które są omoga, bo blida nakładają. Jebane krwawiące psy. Staram się być kulturalniejszy. No, szanuję. To powinno go zajść, prawda? To zdało dużo więcej niż myślałem, że zada. Słuchaj Marcinie, my po prostu jesteśmy niewychowanymi gburami. I to dlatego. Nie no, ale tak żarty, że tam odnośnie tych upgrade'ów, że wydaje mi się, że ja mogę sobie parę broni po prostu poulepszać czysto z materiałów, które znalazłem w DLC-ku.
i nie musiałem się zastanawiać, czy mam materiały z poza DLC. Więc to w jakimś tam stopniu jest dobra rzecz. A czy to coś jeszcze jest, czy... Nie wygląda. O, nie będę tam schodził nawet. Chyba, że z tej strony, ale też mi się nie wydaje. Okej, czyli możemy zostać na górze na razie. Jak to w wielu sytuacjach ze mną bywa, nie byłem tutaj przy swoim pierwszym przejściu DLC-ka. Pod tym względem bardzo lubię Elden Ringa, że w sercu ma także. Jak byłem, jak przechodzę jakieś lokacje, to na ogół odkrywam w nich coś nowego przy drugim, trzecim, czwartym. Oje, to ale wielki, wielki baran. A nie, czekaj, wielkim baranem jestem ja. Dobrze, kina. What? Naprawdę? The fuck? Nawet nie wiedziałem, że za coś takiego mogą wpisywać. Inna sprawa, że mam wrażenie, że w tej chwili jak się pójdzie do przeciętnej podstawówki, to jest dużo gorzej niż za czasów mojego gimnazjum. Bo czasami mi się zdarzało odwiedzać swoją podstawówkę i widziałem, jak tam wygląda i nie powiem, że był jakiś bardzo szczęśliwy z tego, co widziałem. One biją mocniej niż u mnie w Gdańsku. Ja musiałbym być bardzo niemiły wobec swojej rodziny, żeby moje ciotka. Obraz przegarnę. Incursion. Co to, ligi w połach kolekcjonujemy? O, kościółek. I tego się chyba nie byłem. Wziąłem obraz. Przecież to był incursion painting. Okej, czemu mnie celujesz? Outside be like they see me trolling. They hating. Niedźwiadek, rudy niedźwiadek nawet. Okej, okay, czy tego kościółka da się bezpiecznie spać? To mnie zastanawia. Z tym bezpiecznym to bym polemizował pewnie, ale wydaje mi się, że się da. Ja umrę od tego. A nie umarłem, wow. Rachel Benediction. Co my tu mamy? Normalnie tutaj były te. Secret Tier. A tutaj dostajemy talizman. Czym ty jesteś? Powoli. Powoli je wprawdzę. To może być całkiem przydatne, szczerze mówiąc. To jest TFL Seeker. Pata. Co to kurwa jest pata? Patapon? Pon, pon, patapon, pata, pata, patapon. Czy ja jestem ślepy? Jeszcze raz. Tu jest pata. Nie, to nie jest pata. Czy? Gdzie jest pata? Chyba, że to jest talizman? Nie. O, to taki miecz do pchnięcia jako rękawica. Tu jest pata. Ha! Okej. Okay. Nie ma statów trochę na to, bo wymaga 15 deksa. Ale ciekawe te broni. Dobra, zobaczę, czy coś to jeszcze jest na górze. Jak nie, to spróbuję tam na dół zejść.
Ja z daleka to wygląda, jakby to jakiś wielki boss tam był, a nie drzewo zwykłe. Mogę pamiętam, jak przed wyjściem DLC-ka mówili, że o tak, DLC jest z miarą Flimgrave. Po moim kurwa, słuchaj, ten DLC jest duży. O, mam kolegę na Pesach, nie podoba mi się to. Ja nie chcę mieć kolegi na Pesach. Ja kategorycznie nie chcę mieć kolegi na Pesach. Tego kolegi też nie chcę mieć na Pesach. Nie wiem, wy tam się bawcie jak chcecie, ja spadam z powrotem. Nie będziemy stać się na Battle Dunning, a też nie będzie na Sekiro. Na pewno są to różne gry, tak? To moim zdaniem to tutaj. O Boże, ja umieram. Na pewno jest to na tyle. Są to na tyle różne gry, że nie mogę powiedzieć, że jedno jest lepsze czy drugie. Ja na przykład nie powiem, że Sekiro jest złą grą, tak? Ale jednocześnie w Sekiro kompletnie nie umiem grać. Cześć, Boksy, witam. Dobra, gdzie ja zgubiłem te dusze, runy, jak zwał, tak zwał? Mam wrażenie, że muszę kiedyś sobie zrobić takie podejście kompletnie od zera do Sekiro. Że ze wszystkimi tutorialami i tak dalej i nie zrażać się w żaden sposób niczym. I wtedy zobaczyć, jak mi to będzie szło. Bo zdaję sobie sprawę, że jest na tyle inna gra, że wymaga po prostu mocnego przestawienia się względem tego, jak się gra w tego w Souls czy w Elden Ringa. I mi się bardzo ciężko tego przestawić. Nie. A jednocześnie nie słyszałem na tyle dużo dobrego, że głupie mi zostałeś to po prostu nieruszone. Jak tu spać bezpiecznie? Tak? Nice. Ciekawości, czy to coś jest, czy nie? Chyba nie. Mogę sobie pobiegać po górce. Tam ktoś powinno być na szczycie. To byłby prawdziwy sekrecik. Dobra, to jeszcze raz. Bo tutaj widziałem, że gdzieś się spadało do jakichś pseudojaskini i chciałbym tam iść. I teraz nie pamiętam, czy to było z tej strony, czy z drugiej. To się spadało. Gdzie jestem teraz? To ja właśnie wróciłem do wspomnienia sam początek DLC-ka? Tak. Doskonale. To nie jest to, co chciałem zrobić. A tylko wracam to. A przynajmniej wiem już, co tam jest jak tego. A tutaj mamy jeszcze wiochę do zwiedzenia. Wiochę i kawałek tutaj z prawej strony, więc najpierw zacznę od prawej strony i potem do wiochy przejdę. Hello. Dzięki Bogu za miecz balansu i zabawy. Trochę mnie niepokoi, że do tej pory znalazłem mało skadów i fragmentów. Bo one są dużo bardziej potrzebne w DLC niż cokolwiek innego. A jednak nie czuję się na tyle pewnie, żeby bez nich przechodzić. Zobaczymy, jak to będzie. Wierzę, że nie będzie tragedii, ale jednocześnie trochę się niepokoję. Nie uciekaj! Okej, okay, uciekaj, I guess. Aha. A, fajnie było. Wszyscy kochamy psy w Soulsach.
Ale by się wykąpał w takim jeziorku dużym. Jak byłem nad morzem teraz, to mam wrażenie, że da się już jakoś miarę sensownie kąpać, jeżeli chodzi o temperaturę przynajmniej. O, nie było przemyślane, ale... Nie musi być przemyślane, jeżeli działa. No i nie, a szkoda. Fajnie było. Chcemy zobaczyć, jak działa ta Ibrań. Bo za dużo oni słyszałem, żeby nie być zainteresowany przynajmniej. Ładniutko. Tylko zanim się ten dostaniemy, to pewnie chwila minie. I taka dłuższa niż krótsza. Też jest item ahead, type projector, weapon, type throwing. Znaczy, odważaliście, że mogę być po prostu... magiem? Okej, nie mogę być magiem, rozumiem. No dobrze, rozumiem, nie mogę być magiem. Nie widzę swojego życia. Pamiętacie, jak chciałem być magiem? Okej, mogę być magiem. Excuse me. Czemu to nie trafia? Okej, dziękuję. I co to za cenny przedmiot tej się niby znajduje? I dlaczego absolutnie żaden? I mnie oszukano? Sanguine Amaryllis. Czy to po te kwiatki tylko zszedłem? Behold up. Co jest na górze? Nic nie ma na górze. Poza ładnymi widokami. Ogólnie jak dla mnie teraz jak jest to bardzo ładne, jeżeli chodzi o wizualnie. Prospect Town. Nawet jeżeli jestem w stanie w jakiś tam sposób się zgodzić z Oxide'em, że jest wiele miejsc, gdzie po prostu się jeździ i się podziwia, a nie, że coś tam rzeczywiście jest, to nie odczuwam tego aż tak bardzo, powiem szczerze. Ale ja jakoś ogólnie mam trochę różowe okulary, jeżeli chodzi o tego DLC-ka, mam wrażenie. Bo nawet przed tymi buffami, które były ostatnio, nie miałem problemu z poziomem trudności na przykład. Tu coś jest. Deszcz pada. Właśnie ja się trochę śmiałem, bo patrzyłem sobie na prognozę pogody u nas. To dzisiaj było 31 stopni, jutro ma być 21 stopni. I pojutrze znowu ma być 31 stopni. To jest dosłownie nie do życia, zwłaszcza jeżeli ktoś jest meteoropatą, tak jak ja, i zmiany pogody na niego wpływają w absolutnie paskudny sposób dla głowy. Też czuję, że pioza będę miał dzień umierania. No ale może nie będzie aż tak źle. Podkreślam, może i aż. To są kluczowe słowa w tej sytuacji. No dobra, ktoś będzie i dlaczego nie? Nie. No szkoda. Pewnie jak ktoś chce, to może sobie ominę przeciwników w ten sposób. Grzybi. Więcej grzybi. Tutaj. Pec. Jak ładnie się da wejść, no patrzcie. To za to nie jest ładne, ani trochę. Wiesz, coś takiego najlepiej robi? Żeś nie omieleć. Oliwka, kocham grać magami. Nawet jeżeli czasami robię tak niemądre rzeczy jak tutaj, to i tak kocham grać magami. Wytrzymałem skurwiel. Au. Au. Daj flacha.
Co to za nihil? Proszę nie nihilować. On dosłownie mnie nihiluje, pomocy. Przestań. Bloodfiend's Arm. Czym ty jesteś? Czy to jest... To nie będzie to raczej... Bloodfiend's Arm. To jest Colossal Weapon. Skalowanie siły z Arcane. Ma Endure. A. Na papierze nie wygląda jakoś bardzo specjalnie. Może jeżeli się jakoś odpowiednio ulepszy albo zinfuzuje, to jest lepiej niż wygląda. Aczkolwiek też nie będę kłamał. Ja aż tak dużo broni z DLC-ka nie używałem. Będę tutaj chciał popróbować, jeżeli poznajduję jakieś dla magów, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Zobaczymy. Outer God Edlum. On chyba daje bonus do Arkane, jeżeli dobrze pamiętam. Ja, takie podobne talizman dawały plus 5 do innego statusu, co ten daje plus 5 Arkane. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Bo tam byłem generalnie, jeżeli dobrze pamiętam. Tam po drugiej stronie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Za wysoko spadłem, prawda? Yep. Na szczęście przeżyłem, ale... Można to było dojść lepiej, to na pewno. Nie, bo tu byłem już. Right? Czemu to jest tyle Blastainu? Halo? Five fingers. Nie podoba mi się, że jest tu tyle Bloodstainów. Shot coin plus a head, so speak to it. No well. Ze mną się nic nie dzieje. Więc nie będę narzekał. Nos. Powiem tak, jeżeli powiedziałeś, że nos, to wiem, do czego to może zmierzać. I nie podoba mi się, do czego to może zmierzać. Bo wiem, jaki jest przynajmniej jeden przeciwnik, który się pojawia konkretnie w nocy. I jeżeli to może być on, to ja najpierw zjem wszystkie runy, jakie mam, żeby wydać poziom. Ile potrzebuję? 195. Czy jakaś piątka wystarczy? Albo szóstka. Zobaczymy, I guess. Zaszkodzić mi nie zaszkodzi to na pewno. Level up. Podajemy poziom. Endurance trochę dam. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Czas mnie zmienić. Nos. Last time. Until nightfall. I to było mniej więcej to. Co tutaj mogło takich wymordować? Nie, to jeszcze daj było. Czy to będzie mój kochany Deathlight Bird? Nie, te zwykłe te są. Nie powiesz mi, że oni tak... Okej, okay, tutaj był pies. To mo... A, to była ta lokacja, okej. Okay. To już wszystko wiem. Ja po prostu tutaj byłem wcześniej. I dlatego wymordowałem rzecz wcześniej. Ulala. Dobra, to już zagadka wyjaśniona. Nie dążę, co? No. Nope. Potrzebuję więcej pojść do tego. Ale dobra, to w takim razie tu mamy z głowy. Tę część wydaje mi się, że też mamy z głowy. Znaki zapytania? Czekajcie, bo sobie oznakuję może. To będzie tutaj. To jest jako jedynka. Nie, to mi pokazuje, że to jest ten fragment, a tam chyba nie byłem.
Nie jestem pewien, czy ja mam tam dostęp w tej chwili. Spróbuję zerknąć, czy mogę się tam jakkolwiek dostać. Bo nie wygląda na pierwszy rzut oka. Chyba jest za wysoko, żeby gdziekolwiek tu wjechać. Musiałby być jakiś spacing chyba. A nie wygląda, żeby tu był. Ani żeby było jak tu wskoczyć się czy coś. Nie, bo tu też nie ma speed springów. No nie, to na razie to zostawię. Tylko oczywiście jest mnie zaczyna gonić, więc już se nie przeteleportuję się. A dobra, to gdzie lecimy? Wydaje mi się, że jedyna lokacja, gdzie mogę sensownie się teraz udać, to za ten most. Stronę zamku. I zerknę jeszcze jedną rzecz tylko szybko. Chciałem zobaczyć jak wygląda status Seamless Co-op moda do Elderinga, bo to jest coś, co na pewno będę chciał rozważyć przy jakiejś okazji. Bardzo lubię Seamlessa, na pewno jest to chyba mój ulubiony sposób na koopowanie w grach From Software, jaki został zrobiony. Że nie tylko, że przywołujemy się w jakichś określonych miejscach, tylko że to jest takie praktycznie granie wspólnie w grę, że tak tujmy. Że obaj gracze mają wspólny progres i tak dalej. To jest moim zdaniem dużo przyjemniejsze. Aniżeli takie po prostu przywoływanie się, że dwa trzeba u każdego robić lokacje i tak dalej. Nie, wydaje mi się to bardziej takie naturalne, tak powiem. Obaj balisty, tęskniłem. Jedyne co mogę zaoferować w tej chwili to przeskipowanie. Mamma mia, skipa. A nie był backstab? Było interesujące. Dobra. Czy to jest... Jest Grace. To podjadę do Grace'a w pierwszej kolejności. Ja tylko zgadnę to, co tu leży. Traducji fragment. Bardzo dobrze. I pytanie, czy jestem samobójcą? Mógłbym spróbować pójść na bossa, który tu jest. Sam. Bo zdaję sobie sprawę, że ten boss jest, delikatnie rzecz ujmując, nie najprostszy. I dlatego się zastanawiam, czy chcę na niego iść. Jestem dobrym graczem, poradzimy sobie. Prawda? Nie, taką meta. O, jest, on jest wytrzymały. A jak go nie trafiam? Dobra, weź, uspokój się. A, kurde. Nie, nieważne. To był bardzo ciekawy zamach. Mogę cię dziabnąć? Chyba nie mogę. No dobrze. A ty to dziabnięty. Daj coś fajnego. A już do mi coś fajnego. The Magic Grease. Grease są ok. Jeżeli mam do nich możliwość korzystać, czyli... W większości moich przejść nie jest to moja broń, nie będę kłamał. Bo ja tutaj zawsze używam sombrerowych. A sombrerowych się nie da ulepszać. W sensie ulepszać, nie da się... Używać tych gridów na nich. To miałem na myśli. A szkoda.
Aż daję sobie sprawę, że mogły być te odminy za silne, a i tak są dość kompetytywne, że się tak wyraża względem innych. Bomberek 1. Fajnie to wygląda, że dostaliśmy 9, tuż po nim 1. Ten dungeon był długi, to mnie zastanawia. Wydaje mi się, że nie był najkrótszy, ale nie był też jakiś specjalnie długi. A, przy okazji psa ubiłem. Skrzynka. Dawaj, skrzynka. Milady. Milady to chyba broń z kategorii, której wcześniej nie było, czyli lekkie, wielkie miecze. To takie greatswordy, które bardziej są robione z myślą skalowania z Tekksem. Przy czym... Nie będę kłamał, że moje statystyki lekko nie pasują do używania tych magicznych fizycznych broni w jakikolwiek sposób. Zasadzie do prostych okazji. Masz na myśli, bo chyba nie rozumiem w tej chwili. W sensie, że Smithing Stone, że wepchnęli. Wolę chyba to niż jakiś materiał do craftingu, których też jest dużo. Albo nie wiem, żeby dawali tu właśnie jakieś olejki, nie olejki na bronie. Smithing Stone przynajmniej to czymś, z czego można korzystać. Miałem sensownie. Czego nie powiem o tym. Czego nie powiem o... Właśnie jakichś olejkach. Przynajmniej dla mnie, tak wiadomo. A, kurde. Hello. O, twarde to jego tarcza. A, kurde. Myślałem, że wejdzie. Nie zdążę, co? Weszło, ale kolega był za szybki. God Hunter. Ciekawe, ciekawe. Szóstka. Tutaj koledzy sobie siedzą. Nie da mi posiedzieć. Nie ma siedzenia. Jesteście tu, żeby bronić zamku, a nie się opierdalać, koledzy. Nie można się opierdalać. Jak się będziecie opierdalać, to skończycie właśnie tak. I tyle mam mi do powiedzenia. Bełdy. Było warto? Spoiler, nie było warto? Jest to w jakimś tam stopniu na pewno urok open worldów, że każdy znajduje coś dla siebie w różnych lokacjach. Z drugiej strony można traktować jako minus, że często wpadamy po prostu na miejsca, gdzie są rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują, tak? Można nawet zwiedzić jakieś całe duże lokacje i nic dla siebie nie znaleźć, bo tam akurat było coś dla magów, albo odwrotnie. Przy czym no też wydaje mi się, że to tyczy się nie tylko samego Elden Ringa. Czy ja mam coś nowego, ciekawego? O, na pewno mam silniejsze firepodki. Jakby mi bardzo zależało. Rodpod. O! Rodpod. Mówcie mi jeszcze. Dużo much można wypuścić. Spark Aromatic słyszałem, że jest kompletnie popsute. Nie, to była jakaś broń, która działa podobnie do Spark Aromatica. Że da się tego użyć tak, że dodaje jakieś absurdalne ilości obrażeń w dziesiątkach tysięcy liczone. I przez to trywializuje połowę gry. Ale to też nie powiem, że był jakoś specjalnie zdziwiony. Be wary of left. O ty.
Nawet wiedząc, że tam coś będzie, to mi nie pomogło. Bo wyskoczył z nienacka tak zwanego. Będzie poszedł na jakby koksownika obudzić. Doskonale. A gdyby tak po prostu nie bić się z koksownikami? Kaducji fragment. Sąberek jedynka. Ja sobie siądę. Przekaj, zobaczę, czy mam już na ten. Czy mam już na upgrade? Potrzebuję dwóch. Porzucam tutaj ciało. Ciało mego ciała. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Ale efektywnie tak się sprawdza. Tak, ale. A, zdążyłem. Nice. Dobra, ten kolega spadł. Pożałuję tego, prawda? Nie jest was tu więcej? Oczywiście, że jest. Tu by więcej nie dali. Ludzie w normalnej grze, kiedy psy. Jej, pieski! Ludzie w Soulsach, kiedy psy. Cholerne psy znowu, ja pierdolę te jebane psy. Hej, wpadłem. Byłoby to lekko niefortunne, nie będę kłamał. Stalej szardy. W tym momencie nie potrzebuję ich aż tak bardzo. Zresztą no samo to, że odsyłam je do tego, do magazynu, a nie mam je w ekwipunku, powinno świadczyć bardzo mocno o tym, jak często ich używam. Nawet jeżeli to nie jest tak, że one nie są przydatne, bo jednak odnawianie many jest nieoczywistą rzeczą, jeżeli chodzi o dostępność tego. Więcej psów. Jestem pewien, że gdyby były tu jakieś wiadomości typowe z nich, to byłoby pies ahead albo coś. Co tutaj jest? Kolejny Magic Disc, którego nie użyję, bo mam magiczną broń. Ha, ha, ha. Ja się nie zorientują. Bąk. Popatrz, coś tu jest. Chyba nie. Ale drzwi to bym sobie otworzył, miałem możliwości. Tylko skryj są tutaj. Drzwiczki open up. No nie macie to na mnie widzieć. Najwyraźniej nie mają być, też prawa być tafenami. Źle wymierzałem skok do mina. Te, nie ma staminy. Boże, oni piją dużo dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że przychodzicie tutaj bez pancerza, bo lubicie stylowe, a nie redukcję obrażeń. To była masakra. Absolutna przebrzydła. O nie, w mojej grze komputerowej pancerz ma znaczenie. Nie mogę bawić się w wygląd i efektywnie grać. Ja jest niegrywalna. Mam wrażenie, że niektórzy wyszli z takiego założenia po to DLC-ka, szczerze mówiąc. Już
no jak bardzo scenarzystę fantologię jak się. Czy ja chcę pytać? O mój Boże, czekaj. Też tak potrafię, kurwa. Gdzie ty? Ukurwienie teraz. Czy gdzieś jest jeszcze jeden? Bo wydawało mi się, że jeszcze jeden powinien być. A póki co do mnie nie strzela, więc pewnie nie. Pa, 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 pa. Co my tu mamy? Co to było? A na drzewach zamiast liści wisieć będą perfumiści. Mogę ich odrobinę nie robić, zgadza się. I jest to niechęć absolutnie usprawiedliwiona tym, jak nieprzyjemnymi przeciwnikami do użalania się z nimi są. Ja cię słyszę. O tak. Perfumy. Właśnie w tym danceku widziałem, że tutaj perfumy jako dosłownie w branie. O Boże. Czy wy to widzicie? Czy wy to kurwa widzicie? Czy wy wiecie, co to oznacza? Kojarzycie tego kolegę w Rayokari, który bardzo intensywnie pedował gacza? To jest on. Znowu. Wolfcrest Shield, czym ty jesteś? Is this a motherfucking Artorias reference? Exhausted Fennec of Sorceries. Nie wygląda, powiem szczerze, po statystykach. Bo ani nie ma umiejętności, ani statystyk na to. Więc nie wiem skąd to... Fendowanie czarodziejstw. Treasure chest, to prawda. No dobrze. Ups, nie mam, ale... Muszę tylko uważać, żeby... O, właśnie. Żeby przypadkiem się nie dać się zwanshotować, koledze. Dobra. Kolego. Uuu. On zignorował w mój laser. Słyszałem tą falangę. Yep. Nie podoba mi się to. Hello. Moon Little Night Sword. Podobno bo nazwa jest tak subtelna, jak tylko mogą być subtelne nazwy. I to jest kolosal sword, którego z pewnych niewyjaśnionych przyczyn nie mogę nosić. Jeżeli dobrze rozumiem tego weapona, to jest przywoływanie tych ostrzy nad siebie, tylko takich ogromnych wersji. Zelana z cameo. Cameo? Czy to jakiś matkojeb, czy Mortal Kombat nawiązanie? A jeżeli mamy ten sam stens przez jakiś czas, to wzmacnia ataki. Nie używamy stensów raczej, chyba że... Ciekawe w sumie. To ten sam miecz wygląda bardzo podobnie, więc możliwe. O Mariko.
Przybrani swe dziecię i daj nam znak. I jak długo musi trwać ta święta wojna? Tyle, ile będzie trzeba. O! Zgadzmy się, guys, po tym Monolithilu. Bo jednak stanowi on niemałe wyzwanie. Hello. Czy coś tu jest? Chyba nie. Jest kolega drugi. To nie był backstab. Nie dam sobie mówić, że to był backstab. Gdybym ja został tak zbackstabowany, to byłbym słony. Po wsze czasy. Skibidity. Chyba kolejny. Oh no. Bo to jest skażony skibidity drzewem. No, ja jeszcze nie banuję za IBD memy. Jeszcze. I before my kid zaraz ma takie. Przychodzę. Gra nie pod bąk, wychodzę. Swoim bąk buildem przychodziłem do LSK za pierwszym razem. Down the quest ahead. Czy dalej rzeczywiście the quest? Coś tam leży? Też chodzić, nie też chodzić, sprawdzić. Nie, złe giereczki, Marcin. Gem. Czy ja wrócę stąd, okej. Okay. Szyba, że nie wrócę. Byłbym niezadowolony, delikatnie rzecz mówiąc. Gdybym nie mógł stąd wrócić. Tędy nie, tędy nie, tędy nie, tędy nie, tu jest Sabina. Pierdolę tego, którą że babę. A czy którąś inną? Znam innego bunkera. Jest to DLC o specyficznym poziomie trudności, nie będę kłamał. Przy czym ja dużo większy problem mam z czytelnością bossów. Co za dzień, żeby mieć oczy? O nie. Tak mi przykro, Marcinie. Aczkolwiek nie powiem, znam trochę uczuć. Bo mam wrażenie, że jak teraz przechodziłem, to miałem dokładnie tak samo. Że zniknę mnie ta pani też miałem takie co za dzień, żeby mieć oczy. Zdążę? Tak, zdążę. Ludzie, to już nie mam manę. Baba i ciu, baba i spierdolę tę grę. Pamiętam, że próbowałem kiedyś grać baba i ciu, ale jakoś długo nie pograłem. W sensie nie wiem. Nie uważam, że jest to zła gra. Po prostu nie podeszła mi i to chyba najlepsze określenie. A czy tu się da spaść? Nie chcę sprawdzać, czy tu się da spaść. Pewnie się nie da. Pojadę. Ojo! Nie chcę ze sobą, wybacz. Zaskakująco mało jest skrzynek, które są niebezpieczne dla gracza. Jak do tej pory? O Boże, ja nie mam tego. Ja nie mam manę. A jestem magiem. Chyba wiesz, się dokąd to zmierza. Sayonara. To jest wesołe, witam, witam. Jakiś grace? Any graces? Nice, jest i grace. Cześć Ted, witam, witam, witam. Czy to jest boss?
To może być boss. O mój Boże, to będzie boss, prawda? Jap. No dobrze, to wiecie, co będziemy robić przez najbliższe 3 godziny? Chyba, że chcę przewołać wtedy. NPC-ów można przywoływać. Clueless. Chcę zobaczyć, bo wiem, że część NPC-ów ma dialogi podczas walk i dlatego chcę ich poprzywoływać. Miałem możliwości. W pierwszym przejściu tego nie robiłem, a wiem, że przynajmniej jedna z walk ma bardzo świetne dialogi. Leda? 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 Leda! No dobrze, niech ci będzie. Ewella na Twin Moon Knight. Cześć, Leda. Pomóż, please. Bąk. Au. O, dobrze. Bąk. Leda, czy miałeś coś zrobić? Tak. Nie zadajesz absolutnie kurwa nic, bo dzięki temu mam 1 HP więcej. I moje lasery chuje robią. Chyba. Jep, moje lasery tej chuja działają. Ale mogę przynajmniej Night Cometów postrzelać, która też chuje robi. To kojarzę moje kicie. Spokojnie, ja jako tako DLC-ka przeszedłem, więc wiem o każdym bossie co i jak. Głupie pytanie. Chcę coś sprawdzić. To nie może być tak głupie, prawda? To nie może być tak głupie. A mi wciąż dużo zdałem, I guess. Miejska spalnia, wiem w końcu dzisiaj, bo już nie wiem. Znaczy, ja mogę, tak? Jak coś, więc jeżeli chcemy, to ten i Kasper by tam pisał, to ja mogę jakieś quizy porobić, coś. Tak, żeby nie było jakichś niedomówień, wątpliwości. Bo ja po prostu nie byłem pewien, jak ja dzisiaj będę stał czasowo, bo rodzinka u mnie dość długo dzisiaj była. Okej, nie mogę. Nie ta facha, o Boże. Popełniłem błąd. Popełniłem duży błąd. Okej, widzę, że Leda generalnie nie ma dialogu, więc na Ledę będę miał raczej wyjebane. Bąk. O Boże. Dobrze? Powinienem. Bąk. A nie, przelewałem. Mam paskudny timing na lewach, póki co mam wrażenie. Żarty żartami, mam wrażenie, że sporo ataków w tej walce można uniknąć po prostu skakaniem. Ale jednocześnie widzę, że miecz balansu i zabawy tutaj będzie paskudny. Bo używanie jego weaponarta niewiele daje. Zastanawiam się, czy mam jakąś inną bękę, by dobrze mogła działać. I na pewno na razie nie chcę przebywać. Kasper pyta, o której... w pół do dziewiątej, chyba że bardzo mu zależy, żeby było wcześniej, to mogę wcześniej. Bo też nie będę kłamał, że jakoś nie spodziewam się. Nie nastawiam się, że dzisiaj ta walka mi pójdzie. Ola. Zwłaszcza, że widzę, ile zadaje bossowi.
To będzie długa walka jeszcze, jeżeli chodzi o moje podejście. Mogę próbować L2 niby, a to też raczej nie będzie jakaś super opcja. I zobaczę Titany, jakie ja mam w ogóle, bo nie jestem pewien, czy mam je dobrze dostosowane. Tutaj dostosowanie talizmanów pod walkę jest bardzo ważne. A to tego nie potrzebuję, tylko co z niego PZK chyba. Relana, relana, relana. Ja chcę runy. Dziękuję. Tak, kurde. Nawet nie mogę dwójki wykonać w tym czasie. I ta dwójka też nie zdaje jakoś specjalnie dużo. Au. Koleś mnie jest na dzień sobie tarczy do parowania na tę walkę. Cześć, droga. Wyjebało drzwi. What? Ex fucking kills me? To mnie powinno trafić chyba. Nie zdążę. No, zdążyłem. Kind of. Ta flachę. Au. Nie czuję timingów na dole, nie podoba mi się to. A co jeżeli... Stres of Flame nie zadaje dużo jak na to ile... Fuckass time... Rancor? Chcę zobaczyć w sumie... Bo jednak jakieś tam magiczne opcje ma i chcę zobaczyć ile one robią. Jak trudne było SMT5? Nie jakoś specjalnie trudne, nie jakoś specjalnie łatwe. Au, to był ten szybki roll. Light, light, light. No nie no, u nas jest bardzo dużo burzy. Okej, okay, to było zbyt obsenistyczne. A, tam już tak mało tych flaszek, co? Doskonale. Masz nie być chujem? Druga faza? No dobrze. Jestem za blisko chyba. Ach. Noża? Wow, przestań. O mnie trafiło jeszcze. Ach. Nie ma staminy. Yep. Ja też nie będę kłamał, że jest u mnie trochę duszno, nawet pomimo tego, że burze były. Więc to nie jest tak, że to, że... Ten, że jak burzy nie ma, to... Że jak burza jest, to jest dużo lepiej, o tak powiem. A, chcę jedną rzecz sprawdzić. Memorize spell. Wywalę Rancor i wrzucę najsłabszy czar na świecie. Ja nie jeszcze się zastanawiam w sumie. Czy to nakłada Blida?
Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy aż tak po mnie widać. Mogę sobie wrzucić, zobaczyć, bo i tak nie korzystam z innej rzeczy. Czekajcie, jak to działa? A, bo to wokół mnie robi. Okej. Wiem, że podstawkę gra. Czy Vengeance jest DLC-kiem, czy musiałby sobie wtedy kupić wersję Vengeance? Vengeance jest osobną wersją, nie da się ten. Nie da się mieć Vengeance jako DLC-ka. To jest zupełnie oddzielna gra. Biorąc pod uwagę, że Vengeance zmienia rzeczy też po swojej wersji gry, to nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. Wezmę już z... inaczej. Zobaczę, co ja właśnie mogę jeszcze wrzucić. Barrier of Gold. Barrier of Gold się może przydać. Musiałbym mieć do inkantacji niby. Coś ze speli jeszcze mi się przyda potencjalnie. Bo to jest wokół mnie. I raczej nie będzie za dobre. Fiat nic nie zadziała, bo Deathblade nie działa na bossów. Generalnie. Nie, spróbuję Rockslinga w sumie. Dawno nie próbowałem. A Rockslinga generalnie jest na ogół całkiem strong na bossów. Więc spróbuję. Może jakiś stagger raz na jeszcze wejdzie. Przed kim zobaczę, ile będę dawał. Tysiąc obrażeń na hita. Znaczy na hita, na cast. To dużo. Ja? Jednocześnie widzę, że Erelana nie stageruje w połowie tak szybko jak... Nieważne. Nie zdążę raczej. Ale z drugiej strony... Nie. Znaczy... Wciąż ten Roxing stageruje w Erelanę całkiem szybko, nie będę kłamał. Au. To było paskudne. I powiem szczerze, że chyba wolę walkę z Mesmerem niż z Delaną, aczkolwiek uważam, że Delana jest dobrym bossem. Mimo wszystko. Nawet jeżeli cyferki mogłaby mieć odrobinę niższe. A. Ach. Jeszcze raz? Więcej niż raz. No ja też nie lubię burzy pod tym względem, że nagłe, głośne dźwięki. O, stagger. To chyba nie zdążę znowu, co? Dało taki tego, że walę na dystans. Ach, łyknę flachę zawczasu. Nie mam tego. Nie mam laski wyekwipowanej. Zawsze mi się to trochę dziwne wydawało, że bossowie unikają tego, że skały wychodzą z ziemi, a nie tego, że lecą. A, flacha, flacha. Miała być druga flacha jeszcze. Au. A, tego uniknąć, tego uniknąć. U, ładnie uniknęła. Zdążę? Nie. Zdążyłem, nieważne. Bank, bank. Powiedzcie mi, że gram jak pizda, a ja wam powiem, że gram jak mag. Tymczasem sobie przypominam, że jestem. Au. Nie mamy. Niedobrze.
Flaszki mi się kończą. Ale zdobyłem na facha. Próbuję wybejtować ataki podbiegając do Relany. Także podbiegam, przez co Relana zaczyna jakieś combo i ja odbiegam wtedy. Tylko jak widać nie zawsze to działa tak dobrze jak bym chciał. Kończy mi się te. Kończą mi się... flaszki. A, to jest to. O Jezu! Moja odpowiedź na Geszek pizza to zawsze tak i... O, tak się nie gra w grę! Do dziś pamiętam, jak ktoś się pyta nade mną, a byłem pod kładką. Do dziś pamiętam, jak kolega stał mi na balkonie i ktoś na górze rzucał petardami. Długi cast mały damage, I mean... Stagruję w miarę rozsądnie. No bo tak to musiałbym rzucać ten Night Cometę, która... Night Cometa ma ten problem, że ona zadaje więcej, ale jest bardziej manożerna. Nic mi się nie stało. Wiem, że nic się nie stało, ale mimo wszystko. Jest maksimum FP, nie daje aż tak dużo. Mógłbym odbiedę Graven, Master Eastman. To może pójść nie tak? Jestem w stanie dostrzec sytuację, w której kometa jest lepsza, ale musiałbym przekwalifikować sporo tych niebieskich flaszek na to. A Boże, ja mam złą laskę. Okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Bo zauważyłem dopiero, że ma ten Staff of Loss, a nie to, co trzeba. Zresztą, jak widać, ten. Ale to wciąż nie zdaje tyle, ile bym chciał. Bo Relana wydaje mi się, że ma odporność na ten, na magię. I że dlatego będę zdawał relatywnie niewiele. Względem tego, ile bym zadawał jakimiś tymi. Jakimiś właśnie rockslingami. Względnie mogę zawsze pomalować. A, pomyłować. To bardzo dobre określenie. Dobra, właśnie dla Bipec. Bo chcę na spokojnie sobie chcę to zmienić. Moje, wydaje mi się, że najosobniejsze, co mogę zrobić, to założyć te laskę od grawitacyjnych zakręć. Bo fizyczne obrażenia będą jej zdawać więcej niż te. Więcej niż magiczne. I dlatego Rocksling efektywnie jest silniejszy niż cokolwiek innego, co mogę sobie wymyślić raczej. Meteorite Staff, czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Że było za to najlepsze, co mogę mieć. I dobra, lecimy jeszcze raz. Rocksling. No, obrażenia też są zauważalnie wyższe z laską. Bo wcześniej było jakieś 750. Ach. To jest długie combo, więc odbiegnę jeszcze kawałek. Jeszcze chyba dwa rockslinki i będzie stagger, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Czy po tym będzie saga? Tak. Nice. To jest dobre wykorzystanie imo Stagera, jeżeli jestem wystarczająco bitwa. Że zdążę sobie podbiec na tego Stagerka i wrzucić laser. Za blisko, co? Tak.
Ja jestem przy ścianie, coś czego nie lubię. Czy on ma zasięg na całą arenę? Chyba tak. To chyba powinienem móc. Wiele to nie zrobiło, ale that's fine. A, boże, paskudny timing! Już mnie nie stać, czyli muszę wyknąć tą. Rzucę po prostu Oxlinga dodatkowego. Ta flacha. Nice. Dobrze, że timing wyczułem. To teraz nie umrzeć. Moją wyczułem timing mam na myśli, że ten. O Boże, jak księżyce. Dobra. Czemu ja nie łyknąłem flachę? Przez ten cały jebany czas. O. Flacha. Pys. Flacha. Nie. Zostaw mnie. Baha. Druga. Bach. Jestem bezpieczny. Zero paniki. A, zero paniki. Za wyobrażenia. I mean... Jest to czar, który... Dobra. Ogarnięt. Nice. Poszło dużo szybciej niż się spodziewałem. Jest to czar, który działa podobnie jak Comet Azur pod tym względem, że on zużywa manę za każdą sekundę używania go. Ale miałem cały czas włączoną flaszkę, która sprawia, że nie zużywam man na czas istania. I mogłem tego użyć tylko dlatego, że wiedziałem, że boss zaraz będzie fazę zmieniał. I przez to domyślałem się, że boss po prostu będzie miał tą animację zmieniania fazy i przez to mogę mu wklepać sporo obrażeń. Jak znajdujesz dodatek? Bardzo podoba mi się ta wspaniała, cudowna kalka z języka angielskiego. Mi się osobiście dodatek do Eldenka podoba, jeżeli ktoś by się mnie pytał o zdanie. Jakby jestem w stanie przyjąć, że cyferki, zwłaszcza przed patchem, były odrobinę za wysokie. I tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał o tym rozmawiać, no to zapewne przyznam rację, że cyferki były za wysokie. Plus jest dwóch czy trzech bossów, co do których uważam, że są za mało czytelni, jeżeli chodzi o to, jak się z nimi walczy. Ale poza tym teraz, jak mi się bardzo podoba. Zastanawiałbym się, czy stawiałbym go tak wysoko jak Old Hunters of albo Ring City. Wydaje mi się, że jak znajdujesz, to jest kalka z angielskiego How Do You Find. Przynajmniej nie kojarzyłem to, słyszał tak nieironicznie mówione po polsku. Anyway. O mój Boże. Lelana ma dwa zaklęcia i oba chciałbym zobaczyć, co jest najgorsze. Znaczy, dwa zaklęcia. Jedno zaklęcie i jedno broń. I jedno i drugie chciałbym zobaczyć. Wezmę sobie na razie to. Znaczy możliwe, że ja plotę głupoty i to jest rzeczywiście zwrotka, jak się polsku używa, ale ja przynajmniej bardzo mocno nie kojarzę. Jakby ktoś pytał, dlaczego wróciłem z DLC-ka, to tutaj jest mozolą, w którym możemy sobie zduplikować Remembrance'a. I chciałbym z niego skorzystać. Bo chyba z tego jeszcze nie... Okej, nieważne, z tego jednak korzystałem, ej.
A, dobra, gdzie jeszcze mogłem nie korzystać w takim razie? Tutaj zobaczę, czy siedzi, czy nie. Jak nie siedzi, to trzeba będzie się pobawić chwilę. Ja potrzebuję na NE nawet odrobinę. Bo tak to na pewno jest jeszcze mauzoleum w Snowfieldsach. Jeżeli tutaj nie będzie mauzoleum siedzieć, to do Snowfieldsów idę. Bo nie jestem pewien, czy to się jakoś z nim bardzo łatwo używało. Bo ono tu było, right? Czy ono bardziej na południe było? Czy ono przy tym tunelu było? Jak tutaj nie be... Nie wiesz co. Nie będę się pierdził. Dajcie mi to. Zastanawia mnie głównie co do tego drugiego tych Twin Moonsów, ile to rzeczywiście zadaje. Bardziej niż cokolwiek innego. Mausoleum, proszę daj mnie to. Jak już jestem magiem, to chcę zobaczyć co dają dla magów. Czy ja tutaj też zużyłem? Czy na padek chcecie mi powiedzieć, że tutaj też zużyłem? And I want to fucking die. Dobra, gdzie jeszcze były jakieś łatwe do zgadnięcia mauzoleum compound z samej nazwy? Twierdzę, że to może być kropka z parowieku wieku wstecz francuskiego. Znaczy, mówię, ja po prostu nie kojarzę użycia tego zwrotu tak w polskim. Jeżeli się używa, no to zwracam honor. Ja po prostu osobiście nie kojarzę. Też nie chcę robić kogoś, kto jest nieomylny, kto wszystko wie i tak dalej. Ja znacznie częściej jak coś mówię, to mówię, że to jest chyba. Nie jestem pewien, wydaje mi się. Potem idę 15 razy w Google'ach sprawdzić, czy na pewno nie pierdolę głupot. A dopiero potem mówię, że tak, tak jest. Dobra. Open up, bo potrzebuję tego. Potrzebuję sobie księżyca ogarnąć. Pewnie się żarszym, czy bezpiecznie, bo też nie jestem jakaś mega dobra osoba, jeśli chodzi o płaszczyznę. Kuriozalny. Spokojnie, ja też mam wrażenie, że często robię jakieś bardzo głupie błędy, też to już nie pamiętam, że coś mi zawsze wytyka i nigdy nie pamiętam o co chodzi. Power from Remembrance. Daj. 72 inta, co to jest? Drobne. A propos drobnych... będę musiał zaraz ten poziom ogarnąć. Zobacz najpierw, czy ta broń rzeczywiście ma sens. Czy będę jej chciał używać zamiast tego, co mam obecnie. Jeżeli tak, to będę musiał statę odrobinę inaczej oddać, ale to już raczej skoczę do tej. Do Renali. Tylko najpierw potrzebuję założyć najgorszy przedmiot w całej grze do DLC-ka. I to jest Light Greatsword w ogóle. Zobaczmy, z czym to się je. Jest ograniczona liczba przedmiotów, które można wykorzystać do respeków. Ja ich parę mam, bo na tej postaci nie respekowałem praktycznie. Więc dla jeszcze to nie będzie jakiś wielki problem.
czyste właśnie. Żeby nie było, ja tak biję, bo wiem, że ten przeciwnik nie jest jakiś bardzo straszny, więc mogę sobie pozwolić na te. Na klepanie go. To jest ten atak. No dobrze. A czekajcie, jak tak odejdę. Przedmioty się nie farmi. Z tego co kojarzę, to ich się nie da farmić. Czekajcie, czy to ma 3, a potem wykonuje normalne ataki? Raz, dwa, trzy. A potem? Tak, potem już robi normalne te. Czyli nie chainuje się w siebie. Chyba ten, chyba zgaduję, że chodzi o to, że burzę ma. 2, 3, 4, 5 i potem też. Okej, okay, czyli to wymaga po prostu wklepania inputu ponownie. No dobrze. Mógłbym z... Ile mam materiału do upgrade'ów? Brakuje mi dziesiątki nie mam żadnej. A. To przerażająca myśl. Nie będę kłamał. Akurat, że dziesiątki nie będę miał, to się nie spodziewałem. Dobra. Jeszcze tylko wezmę drugiego Sorcilla i wyekwipuję sobie... co się dostaje zielony? Ten miecz, który właśnie miałem, za chwilę go zademocuję jeszcze i... księżyce. Księżyce właśnie próbuję wyekwipować, bo one wymagają 72 inta, więc trochę dużo. I chcę zobaczyć, jak działają. O kurwa, ale piękny facet. Moi przyjacielu, ty byłeś mi naprawdę bliski. Powiedz mi, jak to działa. Zdaje się dodawać osobne obrażenia. Jeżeli to rzeczywiście taka trzeba. I chyba mamy w tym czasie pojazd nieskończone. Chodź mnie pobiegać trochę z tym mieczem, powiem szczerze. To musiałbym wymyślić, gdzie ja mogę dostać Sombera dziesiątkę. Jeśli tego przez dwa tej mini łezki możesz farmić. Ha. To możliwe. Nie będę się pociął, bo sam nigdy nie miałem potrzeby. Ja prędzej zrobię nową postać, aniżeli ten. Aniżeli... że prędzej zrobiłem nową postać, aniżeli... respekowałem. O tak, to chciałem powiedzieć. Żeby mi było, wiem, że nie mam statów na to, zdaję sobie sprawę. Jest nieco silniejszy od miecza balansu i zabawy. To ma dużo gorsze skalowania, z tego co widzę, dla mnie. Jaki kur... ma to sens. Może mieć to jakiś sens. Okej, okay, to czekajcie chwilę. Idę jeszcze raz. Plus dziewiątką. Wiem, że nie mam, nie denerwuj mnie. Zmienię już Sorcilla na drugiego. I idę zobaczyć, jak plus dziewięć będzie piło. Na tego samego przeciwnika. To jest dla mnie taki standardowy przeciwnik do testowania rzeczy, więc wydaje mi się, że będę miał w miarę porównywalne ogarnięcie. Gdzie ty jest z tej drugiej strony oczywiście? Hello. Wygląda rozsądnie. Tylko fajnie było plus 10 znaleźć wtedy. Somberki plus 10. Somber, Smith, Thinkstone, Unthink. Somber, Ancient Dragon, Smith, Thinkstone. Powinienem móc znaleźć Invade'a w Consecrated Snowfields'ach. To zobaczmy, czy to mi się uda. Jeżeli tam nie będzie, to możliwe, że nie zrobiłem wcześniej jakiegoś kroku w questie.
I będę musiał gdzieś indziej pójść. A to nawet zobaczymy. Anastazja, ty kurwo. O Boże. A to po kurew. Słyszę te strzały. Spróbuję się po rzece przejechać, bo ona powinna być na rzece, jeżeli inwajduje. Jeżeli nie inwajduje, to mamy problem. I będę gdzie indziej szukał. Chyba mamy. Nie jestem przekonany, czy na pewno chcę z Socilem, ale musiałbym się zinspekować, żeby tego nie mieć. Cześć, Anastazja. Okej, zobaczmy. Więc na PvP nie są to porywające obrażenia, to na pewno. Z tego? O Jezu! Czym są te obrażenia, przyjaciółko? Nie będę kłamał, nie wygląda aż tak zachęcająco, jak bym chciał. Hula! Wkroczenie niby atak. I tam jeszcze kolega do mnie idzie. Ach, a spokojnie. Dwójki zdają się jeszcze ok. Te ogniste. Przy czym jednocześnie zdaje sobie sprawę, że te ogniste są bardziej po twojej. To mi nie do końca leży. Ała, myślałem, że odbiegnę. Zostaw mnie. Pys. Ała. Najgorsze jest to, że ja wiem, że ona mnie potencjalnie ma na hito, tak jak wtedy mi tyle zdała. No nie, potężnie to nie wygląda. Już prędzej to. Czy ja na pewno chcę to ulepszyć na plus 10? przemyślę to jeszcze. A ten, na dziś sobie skończymy. I jutro będzie normalny taki już planowy stream z jedenka. Zacznę o 18 i będzie dłuższy niż dzisiaj, raczej podkreślam, zobaczymy jak to będzie. A na dziś to było na tyle. Dzięki Wam za przybycie, trzymajcie się po. Cześć!